30 maja w ramach 19. Podkarpackiej Konferencji Samorządów Terytorialnych odbyła się oficjalna gala, podczas której uhonorowano najpopularniejszych oraz najefektywniejszych samorządowców z województwa podkarpackiego. Kapituła konkursowa nie miała łatwego zadania, zaznaczał jej przewodniczący Dariusz Sobieraj. To jest przecież wielki prestiż. Być najlepszym burmistrzem, prezydentem, wójtem, być dobrym samorządowcem. Oczywiście zawsze ważne są kryteria. Dobór kryteriów, czyli to tu jest ta tajemnica sukcesu. Uważam, że jeżeli się jest czym pochwalić, to trzeba się chwalić. Podkarpacka Nagroda Samorządowa w kategorii Wójt Roku trafiła do Tryńczy w powiecie przeworskim, gdzie od 10 lat władzę sprawuje Ryszard Jędruch. Przez 10 lat będąc sołtysem radnym, następne 10 lat społeczeństwo powierzyło mi funkcję gospodarza i wspólnie z Radą Gminy, gdzie to wspólne cele sobie wyznaczamy, udało nam się zrealizować na terenie gminy tą całą infrastrukturę, jeśli chodzi o liniowo, kanalizacje, wodociągi, to kubaturowo 4 sale gimnastyczne, 3 boiska Biały Orlik, przepraszam, 3 orliska, 3 boiska Orliki, Białego Orlika lodowisko również, to również cała sieć infrastruktury drogowej, gdzie chociażby w ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 40 km dróg asfaltowych. Miano najpopularniejszego starosty przypadło w udziale Zygmuntowi Błażowi, rodem z powiatu brzozowskiego. Ja nie wiem, dlaczego mnie lubią, za co mnie lubią. Ale myślę, że to głównie za to, co się udało dokonać, bo trzecią kadencję już jestem starostą, za rozwój szpitala, za infrastrukturę drogowo-mostową, no za remonty szkół. Myślę, że to głównie to, ale to nie moja zasługa, zasługa dobrego zespołu pracowników. Natomiast Sanok zasłużył na miano lidera samorządności. Jest to wielkie osiągnięcie. Nasza praca została doceniona. Nasze działania pana burmistrza Wojciecha Blacharczyka, jego współpracowników, również samorządowców naszego miasta. I to jest takie ukoronowanie, jak gdyby naszej działalności już przez okres co najmniej 10 lat. Po raz kolejny wśród nagrodzonych znalazł się burmistrz Ustrzyk Dolnych Henryk Sułuja, który przyczyn swojego wyróżnienia dopatrywał się w sumienności i dobrej organizacji pracy, nie zapominając przy tym o współpracownikach. To przede wszystkim solidna, uczciwa praca, kompetencja, dobór odpowiedniej kadry, a przede wszystkim zrozumienie, chęć pomocy mieszkańców. Jeżeli to wszystko współgra, to daje gwarancję, że taki samorząd na pewno coś osiąga i może się cieszyć powszechnym prestiżem. Na brak wyróżnień nie mogła narzekać delegacja z Krosna, na czele której stał Tomasz Soliński, który funkcję wiceprezydenta sprawuje od 16 maja bieżącego roku. Według niego Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla Krosna to nagrodzenie dobrej polityki gospodarczej włodarzy miasta. Myślę, że zostały po pierwsze docenione wysiłki na rzecz rozwoju infrastruktury, ale nie tylko, a mam tutaj na myśli infrastrukturę transportową, komunikacyjną, wreszcie tworzenie warunków do inwestowania w Krośnie, a więc te projekty, na które już udało się pozyskać środki zewnętrzne, ale i te projekty, które są planowane, to są jakby wszystkie możliwości, które na dzień dzisiejszy tworzą pewną perspektywę. Gala Podkarpackiej Nagrody Samorządowej odbyła się pod patronatem wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa podkarpackiego Mirosława Karapyty. Po nagrodzeniu laureatów zarówno nagrodzeni, jak i ci, których zaszczyty ominęły, podkreślali, że dołożą wszelkich starań, aby w przyszłym roku być wśród najlepszych samorządowców na Podkarpaciu.